Aplikacje pomocnicze League of Legends to pewnego rodzaju uproszczona droga ułatwiająca społeczności rozgrywkę, ich zadaniem jest przede wszystkim wsparcie gracza już od pierwszych sekund gry, odpowiednio tłumacząc oraz udzielając porad, co warto budować na konkretny mecz. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam najbardziej znane przykłady wspomagaczy jakie występują w internecie, omawiając oraz wyjaśniając ich zalety, jak i również i wady. Zapraszam serdecznie na kolejny materiał produkcji Asyn Gaming i jego oglądania. Numerem 5 jest aplikacja LoL Sumo. Oprogramowanie oblicza najlepszą możliwą kombinację przedmiotów dla Twojego aktualnego meczu. Na podstawie ogromnej ilości danych LoL pomaga także polepszyć indywidualny sposób grania, udzielając rad, które pomogą powstrzymać przeciwnika. Po skończonym meczu wyświetlają się również statystyki oraz szczegółowe podsumowanie pojedynku. Ponadto aplikacja autorstwa Markusa Wolfa posiada pod rozdział kart, Teraz z możliwością zdobywania osiągnięć. Do zalet oprogramowania na pewno zalicza się spersonalizowany zestaw przedmiotów, obliczany automatycznie na podstawie wielu miliardów gier, mocne i słabe punkty twoich przeciwników oraz alei. Obserwacja postępów użytkownika, a także pomeczowe podsumowania. Do minusów programu można na pewno wliczyć dostęp jedynie na telefony komórkowe. Co prawda da się zainstalować aplikację na komputerze, jednakże do tego potrzebujemy dodatkowych rozszerzeń, a także emulatora systemu Android, aby oprogramowanie działało bez zarzutów. Język angielski to również pewna wada. Dla większości społeczeństwa nie jest to problem, jednakże zdarzają się również i tacy w społeczeństwie, którzy nie do końca rozumieją znaki globalnego slangu. Numerem 4 jest znane na całym świecie OPGG. Ze względu na świetną renomę strony internetowej, twórcy postanowili rozszerzyć swoją działalność poprzez stworzenie trochę tego samego, ale jako osobny program. Aplikacja obsługuje wszystkie dostępne tryby 5 na 5 przeciwko ludzkim rywalom. Mocną stroną oprogramowania jest możliwość zbadania swoich sojuszników oraz przeciwników tuż przed rozpoczynającą się grą na tak zwanym multi-wyszukiwaniu. Informuje to nas jak na tak papierze prezentują się nasi kompanii z drużyny. Dodatkowo OPGG wprowadza regularnie aktualizację rankingu bohaterów. Minusami aplikacji, podobnie jak w przypadku Sumo, jest ubogie tłumaczenie. Obecna pomoc OPGG dostępna jest tylko i wyłącznie w języku angielskim oraz koreańskim. To prawda, są to języki najbardziej używane w społeczności League of Legends, jednakże nie trafiają do mniejszości narodowych. Brak wcześniej wprowadzonych opcji to kolejny zarzut. Kiedyś strona internetowa OPGG posiadała m.in. przycisk, który na bieżąco informował użytkownika, jakie posiada aktualnie MMR na koncie. Od momentu wprowadzania nowych rank do gry, niestety twórcy nie przewrócili jakże skutecznej treści i w konsekwencji strona straciła na wartości. Brązowym medalistą odcinka jest Blitz. Blitz jest osobistym trenerem Ligi Legend, pomagającym się doskonalić na każdym etapie gry. Aplikacja oferuje od siebie przydatne nakładki, które pomogą śledzić graczom na bieżąco, np. Na czas odnowienia posiadanych przedmiotów, obozów dżungli i nie tylko. Dodatnimi cechami oprogramowania na pewno będą wcześniej wspomniane nakładki, których dopracowanie oraz minimalizm pozwala skupić się na grze, jednocześnie nie zasłaniając całego ekranu. Do zalet warto również przypisać treściwe analizy, opisujące w dokładny sposób jak poradził sobie gracz, porównując jego wynik do średniej społeczeństwa. Drobnostką jest także opcja LP Tracking, pozwalająca śledzić liczbę traconych oraz uzyskiwanych punktów dywizji. Wadami programu są rzucające się w oczy mikropłatności, zachęcające, a zarazem zmuszające użytkownika do zakupu. Jeśli tego nie zrobisz, nie otrzymasz dostępu do opcji importowania zestawu przedmiotów, a także będziesz miał mnóstwo reklam zasłaniających overlay aplikacji. Prawie że na szczycie znajduje się Profesor. Profesor wspiera gracza od pierwszych sekund draftu, podpowiadając kwestii banów i kont strategii. Umożliwia graczom łatwo importować zestawy, zaklęcia, a nawet trudny bezpośrednio do klienta League of Legends. Ciekawostką jest to, że aplikacja została zatwierdzona przez samych twórców gry, więc spekulacje na temat otrzymania bana na koncie mijają się z prawdą. Zaletami aplikacji są widoczne na ekranie tagi, czyli doskonały sposób na szybkie poznanie wroga, jak i metod skutecznej walki. Kolejnym podpunktem jest ekran sprawdzający 10 graczy. Pokazuje on dokładnie, jak poszczególni bohaterowie radzą sobie zależnie od przeciwnika. Nakładki w trakcie rozgrywki to kolejna zaleta. Animacje wyświetlają cenne wskazówki, analizując odpowiednio statystyki, liczniki czasów obozów dżungli lub inhibitorów pros na żywo. Z dłą stroną wspomagacza, jaką zdążyłem zauważyć w trakcie testowania aplikacji, jest zbyt duże obciążenie procesora komputera. Duże informacji równa się duże wymagania. Jeśli twórcy naprawiliby ten błąd, nie miałbym żadnych uwag. Na podium odcinka odnajdziemy Mobalytics. Mobalytics to wszechstronny towarzysz gier, który pomaga graczom na wszystkich poziomach, poprawiając ich umiejętności oraz spinają się w drabince rankingowej. W trakcie wyboru bohatera kody aplikacji pozwalają użytkownikowi zimportować gotowe zestawy przedmiotów za pomocą jednego kliknięcia myszy. Los Mobilitics, który spowodował dominację konkurencji, to nonstop aktualizowane tier listy bohaterów, pozwalające graczom odróżnić najgorsze wybory od tych najlepszych. Możliwość pobrania własnych powtórek to też wspaniała zaleta, ponieważ w każdej chwili gracz może powrócić do danego meczu w celu analizy błędów. Prowadzenie systemu GPI to bardzo mocny walor aplikacji, podobnie jak odcisk palca, GPI to unikalna tożsamość gracza. Na podstawie zagranych gier system określa dokładnie Twoje mocne jak i słabe strony wskazując jednocześnie co i jak należy poprawić. Dłą stroną wspomagacza jest zbyt duże obciążenie komputera. Gracze posiadający bardziej uboższy sprzęt mogą mieć zbyt duże problemy z prawidłowym działaniem. Małe minusikiem może być również lekka niedokładność aplikacji, która poleca przedmioty na podstawie powtórek społeczeństwa i nie jest na bieżąco z aktualną grą. Podsumowując cały materiał, przedstawione programy to tylko i wyłącznie kilka przykładów aplikacji pomocniczych, jakie możemy nabyć na rynku. Każdy program próbuje ze wszystkich sił wspierać graczy, wskazując im właściwą drogę. I to się chwali, że ten rynek jest coraz szerszy. Napisz proszę w komentarz drogi wizu jakich ty oprogramowań używasz do swojej rozgrywki, uzasadniając dlaczego. Nie zapomnijcie również zostawić oceny dla zasięgów oraz subskrypcji na kanale Asen Gaming. Do zobaczenia następnym razem.